Dzisiaj na Wydziale Mechanicznym organizujemy dzień otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jednak postanowiliśmy, że będzie to specjalne wydarzenie i nie tylko odbywać się będzie w ciągu dnia, ale właśnie odbywa się wieczorem, stąd jego nazwa Mechaniczny by Night. Dodatkowo, że jest to spotkanie, które ma na celu właściwie taką grę terenową i ma na celu to, aby uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych przeszli wiele konkurencji, przeszli tutaj po budynku i mogli sami wykonać eksperymenty, rozwiązać pewne zadania ściśle związane z naukami technicznymi, ale przede wszystkim z kierunkami, które tutaj na Wydziale Mechanicznym młodym uczniom oferujemy. Mają 3 godziny właściwie na to, by rozwiązać zadania przygotowane przez pracowników Wydziału Mechanicznego we współudziale także ze studentami Wydziału Mechanicznego. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście tworzymy tutaj piękną drużynę. Około 30 osób jest organizacyjnie zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Mieliśmy zrobić pojazd, znaczy taką obudowę, stelaż na pojazd, na auto i to ma być potem w takim pojemniku aerodynamicznym czy coś takiego i miało to być, żeby jechało szybciej. Jak nam to wyszło, to zobaczymy, ale zrobiliśmy sobie mysz. Generalnie myśleliśmy, że będzie więcej matematyki, a nie takiej no, konkretnie mechaniki jak rzeczy z aut, ale jest bardzo fajnie i fajnie się bawimy z grupą. W zasadzie najbardziej podobała mi się ta ostatnia z elektrownią, tam wodną i w ogóle rozmawialiśmy na temat elektryczności, prądu i wpływu energii odnawialnej w zasadzie w przyrodzie i uważam, że to było, najbardziej mi się podobało w dzisiejszych konkurencjach. Póki co oczywiście, bo jesteśmy jeszcze w trakcie. Tak, uważam, że to jest bardzo fajna sprawa w zasadzie, bo uczymy się samodzielności, samodzielnie wykonujemy różne czynności i uczymy się w zasadzie, wykonując te zadania.